Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem mówić o wypoczynku w naturze. Otóż wiele osób z nas, mamy firmy, pracujemy w różnych biurach, przed komputerem wielokrotnie. Jesteśmy narażeni na radiację ekranów komputerowych. Wielokrotnie w różnych firmach, jak pracujemy w różnych biurach. Wielokrotnie zapominamy o naszym odpoczynku, o tej ciągłej pracy, od tego ciągłego stresu, który mamy nie tylko w naszym zakładzie czy w naszej firmie, ale również w życiu codziennym, w kontakcie z rodziną, w kontakcie z naszym mężem, z naszą żoną, z naszymi dziećmi. Dlatego polecam Państwu czasami oderwanie się od tego wszystkiego, od tego stresu i od tej ciągłej pracy i udanie się w jakieś takie miejsce, które jest naturalne, czyli może być to las, może być to łąka, położenie się bezpośrednio na trawie, na łące, w kontakcie z ziemią, położyć się najlepiej na jakimś cienkim kocyku wełnianym. Można po prostu tą energię z ziemi, tą pranę po prostu przejąć i rozładować te negatywne energie, które żeśmy nagromadzili w ciągu całego tygodnia, po prostu bardzo ciężko pracując. Jest to bardzo istotne z tego względu, że wielokrotnie już osoby, które prowadzą jakąś tam X działalność w swojej firmie, no jakby wpadli w taki jakby trans. Ja również powiem, że szczerze też mi się to udzieliło. Miałem taki okres, że po prostu każdy dzień to tylko była praca, 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 jeszcze raz praca. Ale w pewnym momencie ciało powiedziało nie. Po prostu nasz umysł, zaczynały się przebicia kabli w głowie i można powiedzieć, że trzeba było już po prostu chcąc, nie chcąc, trzeba by było odpocząć. Tak było w moim przypadku, ale wiem, że w przypadku innych osób jest praktycznie podobnie. Szefowie firm, ludzie, którzy bardzo często pracują umysłowo, mają pracę umysłową. Ja polecam dla tych osób, które pracują umysłem, bardzo częste spożywanie orzechów włoskich, ponieważ orzech włoski ma to do siebie, że odżywi nasz umysł. Dlatego w pewnym momencie w naszym systemie, w naszym życiu musimy po prostu powiedzieć dosyć i musimy odpocząć na łonie natury. Ja na przykład biorę wahadełko i badam, ile dni ewentualnie moje ciało potrzebuje wypoczynku. 1-2 dni, no tak różnie bywa w różnych sytuacjach, w różnych tygodniach, w różnych miesiącach. Ja podam, że w miesiącu, w zimie, przede wszystkim te takie zimowe miesiące jesienne, czyli tam to jest listopad, grudzień, no niestety wielokrotnie mam tutaj sygnały od moich przyjaciół z Polski, że ich ciało już jakby nie może więcej. Czyli po prostu są bardzo zmęczeni. Nie tylko tą pogodą, która jest bardzo ciemna, bez słońca, ale również brakiem witamin. Brakiem witaminy C i po prostu ten brak witaminy się pojawia właśnie w tych miesiącach zimowych. Kiedy nie ma tyle owoców, kiedy nie ma tyle wszystkiego, warzyw i innych takich owoców, które zazwyczaj zjadamy, prawda? Także ten brak witaminy C trzeba sobie po prostu uzupełnić, jak również magnez. Magnez jest takim składnikiem, który po prostu nadaje siłę naszemu ciału, nadaje siłę naszym ścięgnom, naszym kościom. Brak wapna też może się zaznaczyć u niektórych osób. Jeżeli jest ten brak wapna, to też polecam po prostu uzupełnić sobie ten brak wapna. I właśnie w tym okresie zimowym polecam właśnie jakby taki większy odpoczynek dla ciała. Ponieważ przez całe lato wiele z nas po prostu pracowało ciężko w różnych częściach świata, czy to w Anglii, czy to w Polsce i dlatego ten wypoczynek niestety naszemu ciału jest potrzebny i musimy zregenerować nasz system nerwowy, musimy zregenerować nasze ciało generalnie. Możemy to zrobić w kontakcie właśnie z naturą, z wodą, z jeziorem, z morzem, z lasem, z łąką i jeżeli ktoś ma taką jakby potrzebę duchową, może również w danym naturalnym miejscu pogłębić jakby swoją wiedzę i zacząć medytację. Medytację po prostu intonując mantrę OM. Mantra OM powoduje, że relaksują się nasze neurony. Nasze neurony mózgowe po prostu jakby oddają tą wszystko, całą negatywną energię. W momencie OM polecam otwarcie tych dwóch palców na pół centymetra. Obie ręce. Także bardzo istotnym to jest elementem, żeby się zrelaksować, żeby nie ulec temu jakby
transowi pracy, jak ja to nazywam. Po prostu ten trans pracy musi być w pewnym momencie przerwany, musi być jakby taki odpoczynek i potem możemy kontynuować. Jest to bardzo potrzebne dla naszego życia w harmonii. Jeżeli jesteśmy jakby naładowani tym stresem, w jeden dzień może ten stres po prostu tak być naakumulowany w nas, że po prostu wybuchamy. Możemy być nerwowi, możemy krzyczeć, możemy zachowywać się w sposób niewłaściwy, ponieważ ten stres, który się akumuluje w nas, po prostu musi być rozładowany w jakiś tam sposób, prawda? Drodzy kochani, chciałem Wam również zaproponować nasz drogi odpromiennik od Aronit, który relaksuje nas, powoduje, że nasze ciało odpoczywa, regeneruje się. Ten odpromiennik można zamieścić pod naszym łóżkiem, można go zamieścić w kieszeni. Po prostu są różne modele. Na linku pod naszym YouTube możecie zajrzeć, tam właśnie są te linki do naszych aukcji. Jak również posiadamy podkładkę, która harmonizuje struktury wody. Ta podkładka jest bardzo pozytywna, ma pozytywne promieniowanie. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.